Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bry152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Cienie Przeszłości. Witam was, moi drodzy, nowy odcinek. Mamy tutaj gwoździe, o Jezusie, ich nie zauważyłam, one mogą uratować mi dupę. Deska, nie będziemy deski przybijać. Deska. Nie chcę deski przybijać. Tutaj mieliśmy do sprawdzenia, czy jest jakaś skrzyneczka zatopiona przypadkiem. Czy to było tutaj, czy nie tutaj? Kurczę, nie wiem. Muszę poczytać o tym, bo powinno to chyba gdzieś być zapisane w dzienniku. Tak czy inaczej, moi drodzy, najpierw lecimy do Fiska, zobaczyć, czy ma jakieś dla nas fajne nowe bronie, czy coś w tym stylu. Bo byłoby to całkiem w porządku. Więc możemy się dopytać Fiska, zobaczyć jakie ma ceny. Moja aktualna broń zadaje 10 obrażeń i na 5 siły. Ja mam siły 52. Pokaż mi swoje towary. Ząb kopacza, to może być dobra broń, stać mnie na nią. I chyba byśmy ją w sumie kupili. Mamy też pas kopacza. Pas cienia, to się przyda nam w przyszłości, trochę wytrychów. Wiecie co? Kupimy sobie ten ząb kopacza. I zaraz też sprzedamy troszkę syfu. Będziemy mieli troszeczkę lepszą broń, niestety jest dosyć krótka. Ale nie przejmujemy się tym. Ryzykuję, po prostu sobie kupimy. 1 kilo nam w zupełności wystarczy, pałki nam są niepotrzebne. Wzręczność nie dajemy, więc ten łuk też jest nam niepotrzebny. Ziółka sobie zostawimy. Co my tu jeszcze mamy? Mamy 3 łoje, ale łoje się mogą przydać. Skrzydełka możemy sprzedać. Blanty, no może lepiej zostawić. Kubek, gwoździe zostawiamy. Oczywiście patelnia, siekierę możemy zostawić. Dobrze, stoimy z gotówką całkiem nie najgorzej. Robimy sobie pierwszy zapis. Czy ja się zapisałam na początku odcinka? Tak, zapisałam się, świetnie. Spójrzmy teraz w dziennik. Czwarty obóz. Tak, musimy mieć 5 poziom. Wilcze skóry. No to jesteśmy w trakcie. Posłaniec magów. Tak, musimy poszukać gdzieś orkowego ziela. Jest duża szansa, że będzie w okolicy obozu drwali. W poszukiwaniu chaty, no to na razie nie wiem nic o tym. Walki treningowe. No to musimy poćwiczyć. Zmiana władzy. Tak, powinienem zwinąć szkatułkę, ale to najpierw musimy zrobić męskie zajęcie, czyli z tymi drwalami. Mebel zdobi człowieka, to też jesteśmy w trakcie. Potrzebujemy gwoździ, chyba tylko. Test zaufania, zgoda od Skatiego, od Złego, od Rączki i od Dextera, czyli brakuje mi tylko Malte, więc jest duża szansa, że Diego by nas już przyjął, ale... Chcę zrobić wszystkie zadania w tym obozie, więc po prostu zrobimy wszystkie i tyle. Książek na razie nie mamy żadnych. Z tego co przeczytałam ostatnio w jakimś poradniku, dosłownie gdzieś przypadkowo, bo byłam ciekawa odnośnie innego zadania, dowiedziałam się, że te książki podobno znajdziemy w innym miejscu, a konkretniej na zamku po prostu. Że będziemy mieli kiedyś faktycznie wstęp na zamek, no bo jak zostaniemy cieniami, to ten wstęp będzie. I no. Musimy uważać na jaszczurki. Wątpię, że sobie z nimi poradzimy, więc lepiej do jaszczurek się będzie nie zbliżać. Pięknie. Ścierwojady, radzimy sobie z nimi całkiem dobrze. Moglibyśmy spróbować te jaszczurki poklepać, ale ja coś czuję, że to nie jest dobry pomysł. Tam leży jakieś ciało. Gdybyśmy się tam przeszli... A widzę, że te jaszczurki mają na mnie chrapkę. Kurczę, co tutaj się stało, nie? Mamy orkowe jakieś rzeczy. Tak, martwy ork zwiadowca, jakaś była tutaj niezła jadka, troszeczkę bryłe grudy. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Tak, pozbieramy sobie to wszystko, tylko żebym była z dala od... O, fuck my life. Nie, nie bij mnie. Ajajaj, dobra. To wiem, że kuferka nie możemy kraść w takim razie. To przykre. Trzeba się wczytać. Dobra, już nie będę zatkać z tymi ścierwojadami. Jest szansa, że zejdą mi na hita na przykład. No, jak na złość nie zejdą.
Halo, gdzie mój kryt? Dziękuję. Okej, okay, no dobra, dałam się trochę bardziej poobijać niż ostatnio. No z jaszczurkami wiadomo, musimy uważać. A może byśmy tam na górę spróbowali wejść? Kurde, no nie sądziłam, że ty będziesz pluł o skrzynkę, nie? Dobra, bo ja z jaszczurem nie chcę mieć tym bardziej nic do czynienia. Więc, no, ogarnijmy tutaj wszystko. Z wyjątkiem skrzyni. Wzięłam? Nie wzięłam jeszcze z niego. Nie ma czego plądrować. Dobra, został mi chyba tylko ten ork. W końcu się ktoś pojawił. Co tu się stało? No jak to co? Orkowie wyrośli jak spod ziemi. Razem z chłopakami sprawiliśmy manto tym owłosionym łajdakom, ale wszyscy polegli, z wyjątkiem mnie. W pobliżu rzeki stacjonuje oddział strażników. Proszę, przyprowadź ich tutaj. Ja w tym czasie postaram się nie wykrwawić do reszty. W pobliżu rzeki? Gdzie są ci strażnicy? W lesie. Był taki most, który teraz jest przebudowywany. Strażnicy powinni tam tymczasowo przebywać. Okej, rozumiem. Co z tego będę miał? Żarty sobie stroisz? To ja tu pilnuję, żeby żaden ork nie plątał się po dolinie, a ty śmiesz jeszcze pytać o nagrodę? Możesz ograbić ciała strażników i orków. To powinno wystarczyć. A teraz sprowadź pomoc do diabła. Dobra, no w porządku. Niczego tu nie znajdę. Tak, no mamy wszystko. A wiecie co? Zanim pójdziemy, to ja chciałabym jeszcze wejść tutaj na górkę. Nie wiem, czy gra mnie cofnie. Ta droga prowadzi na tereny orków. Jeszcze mi życie miłe. Dobra, widzę, że gra mi nie pozwala tutaj wchodzić, czyli orkowe ziele musimy ewidentnie znaleźć gdzie indziej. W pobliżu mostu, no ja dobrze wiem, o który most chodzi. Te jaszczurki wolę na razie ominąć. Pozwólcie. Bo nie mamy za bardzo czasu na to, żeby się nimi zajmować. Bagienne ziele, nie wiem, czy mi się jeszcze do czegoś przyda. Możemy w sumie bagienne... tylko żeby mnie jaszczurka nie pogryzła, dobra? Dobra. Ona już się tam na mnie triggeruje, czy o co chodzi? No i nie lubię, jak one się tak zachowują. Dobrze, no jak pójdziemy tędy, to powinniśmy dojść do tego mostu, o którym mówił tamten gościu. Pacho miał na imię chyba? Tak. Czy tam coś jest w lesie? Czy mi się tylko wydawało? Mam wrażenie, że tam są orkowe psy po drugiej stronie. I mam wrażenie, że się nie mylę. No, zapuszczanie się do lasu to nie jest dobry pomysł, ale mam nadzieję, że nie będzie z nami... Dobra, mamy wilki. Mam nadzieję, że ja sobie jestem w stanie z nimi poradzić. W sensie byłoby dobrze. Zobaczymy, jak sobie radzimy z takim wilkiem. One się rzucą na jakby dwa, no nie? Ale... One mnie prędzej zagryzą, niż ja je ubiję. Wiecie co? Zapiszemy się na kolejnym tym. Dobra, udało się, ale z wilkami jest naprawdę ciężko. W sensie mamy za mało ochrony jakiejkolwiek. Nie wiem, ile ja mam życia, ale wilki nieźle potrafią popalić. No jest to skomplikowane trochę. Utrudnia to rozgrywkę. Skąd ja mam orkowe ziele? Ktoś mi to wytłumaczy? Możemy oddać zadanie, moi drodzy. Dobrze, że ja tego nie jadłam, ale skąd ja to wzięłam? Dobra, mieliśmy oddać to posłaniec magów. Posłaniec Gren szuka trzech roślin. Można je znaleźć w trudnodostępnych miejscach. Tak, tam niestety nie będę się zapuszczał. Jeśli będę szukał Grena, znajdę go pewnie nad rzeką lub w lesie niedaleko obozu na bagnie. Dobrze wiedzieć. Zebrałam z tego wilka? Tak, na pewno. Nie wiem, czy piekielniki jestem... jest sens zbierać dalej. Tam jest ten oddział strażników. No dobrze, możemy troszeczkę po lesie pochodzić. Myślicie, że ja zauważę stąd Grena? O, witam pana krytoszczura. Tutaj mnie chyba nie powinno nic zabić. Tak przynajmniej myślę. To tylko krytoszczur.
Ała, no ale dlaczego on mnie tak gryzie? Gdzie mój kryt, ja się pytam, no cholera jasna. Przecież ja już troszeczkę mam tych umiejętności, no nie? Jezus. No las nie jest najbezpieczniejszym miejscem, ale... dajemy sobie jakoś radę. Tu był jeszcze jeden krwiopijca, który sobie poleciał. Dobrze, że możemy skrzyneczki zbierać. Aha, ten krwiopijec się jakby kłócił z tym. Tutaj mamy troszeczkę alkoholu. Dobrze, no nie ma tragedii. Radzimy sobie całkiem dobrze w głuszy. Przy okazji jesteśmy obok obozu drwali, na to by wyszło. Także dobrze. Nie wiem, czy Gren tutaj będzie. Gdzieś w okolicy. Tam są kolejne wilki. Te wilki to jest tragedia. Najgorsze to, że one są tam jeszcze trzy. Cholera. Z wilkami jest naprawdę duży problem. Nie sądziłam, że taki będzie. Myślicie, że Gren jest na swoim miejscu? Byłoby dobrze. No to już od razu wiemy, że jaszczurka nie ma prawa bytu. W sensie zadawanie się z jaszczurami. No chodź, ścierwojadzie. Ale nie chciałabym się dać tak podziobać. Dobra, pięknie. Przynajmniej na tym da się normalnie expić. Chyba Gren już poszedł w stronę obozu na bagnie. Zobaczymy za chwilę. Dobra. Wiecie co, pobiegnijmy może szybko w tamtą stronę. Tu są jaszczurki, jeszcze trochę ścierwojadów. Nie wiem, nie widzę na razie Grena nigdzie. No, czekam na kryta, kochani. Ojej, dziękuję. Niczego tu nie znajdę. Dałam się poobijać, ale to nie jest jakieś takie bardzo tragiczne. Nie widzę tam Grena, no. Gorzej, jeżeli ty jesteś gdzieś martwy, nie? Dobra, witam. Pięknie. Super, jakby mi wchodziły takie kryty, to bym była zadowolona. Dobra, wiecie co, bagiennego ziela może nie będziemy zbierać. Czy Gren tutaj gdzieś stoi? Coś zbiera tam dalej? No nie widać. Nie ma go tutaj. Tam są też krwiopijce, w sumie moglibyśmy też sobie nad nich jeszcze podekspić. I tak przed chwilą zrobiłam zapis. A no tak, przecież my nie potrafimy pływać, zapomniałam. To trochę głupie, bo no jakby tam nie da się inaczej wejść. No dobra, czyli krzepice zostają. Czy wy to widzicie? Co ta jaszczurka zrobiła, przepraszam? Ona oszalała, no nie, mam nadzieję, że się na mnie nie triggerła jakimś cudem, bo... to się dobrze wtedy na mnie skończy. Ej, ta jaszczurka zgłupiała, w sensie... to wygląda, jakby chciała mnie zabić. Ewentualnie doznała szoku. Dobrze, wiecie co? Dobrze by było najpierw udać się w stronę tego mostu, bo gościu się nam wykrwawi i boję się, że to jest czasowe zadanie. Błagam, żeby mi się nie walnęła gdzieś w te wilki, co tutaj były. Ale że... dużo bardziej widzę, że po drodze mi jest jednak do... wiecie czego, nie do tego gościa, nie do tych strażników, tylko do tych drwali. Te wilki będą okropne. Dobra, nie leczę się na razie. Chciałabym zabić te ścierwojady bez utraty życia. Raczej. No dawaj. Te ścierwojady, jakie te zwierzęta są agresywne, nie? Kurczę. Dobra, zioła uzdrawiające się przydadzą, to jest fakt.
No dobra, zapisujemy się i lecimy dalej. Kiedy będzie kolejny poziom? Nie wiem, no. Ścierwojadzie. Jeszcze tam są kryte szczury. Dobra, pięknie. O to chodziło. Niczego tu nie znajdę. Dobra. Kretoszczurki też moglibyśmy sobie już teraz zabić w sumie. Pięknie. Dziękuję, Gro, że wreszcie mnie wynagradzasz za mój trud. Okej, no ale jesteśmy koło tych strażników. Znaczy, Boże, koło drwali, a nie koło... Czy tam jest orkowy pies? Czarny wilk. Okej. W porządku. A ten most jest chyba kawałek dalej, wiecie? Krucze ziele. Dziękuję bardzo. Tu jest w ogóle jakiś gościu z nowego obozu. A to Aidan. Dlaczego myśliwy z nowego obozu pełni funkcję wartownika starego obozu? Tropię stado orkowych psów. Jeśli dobrze odczytałem ślady, powinny być gdzieś w pobliżu. Wolę dmuchać na zimne, zanim wtargną do obozu i zaskoczą drwali. Mam również interes w tym, żeby most został ukończony. To na co czekasz? Nie możesz ich po prostu załatwić? Jestem jednym z najlepszych łowców kolonii, ale orkowe psy to cholernie twarde bestie. No to prawda. Dlaczego nie siedzisz w obozie? Stacjonuje tam cały patrol strażników. Cienie i kopacze nie mają ze mną problemów, ale ze strażnikami nie chcę ryzykować. Poczekam po prostu, aż sobie pójdą. Mhm. Możesz mnie nauczyć czegoś o polowaniu? Pewnie. Ale przed tym muszę zająć się orkowymi psami, zanim trafią do obozu i rozpętają rzeź. Okej, rozumiem, że mam pomóc. Orkowe psy? Niektórzy nazywają je też wargami. Ich kły bez problemu przygryzą nawet kolczugę, nie wspominając o tym, że ich skóra jest bardzo wytrzymała. Jeśli zbliżam się do obozu, będziemy mieli poważny problem. Tych paru kopaczy i cieni może i potrafi sobie poradzić z wilkami czy ścierwojadami, ale te psy rozerwą ich na strzępy. Mogę się na coś przydać? Nie odmówię pomocy. Szczególnie, że orkowe psy to nie moja działka. Chociaż wyglądasz mi bardziej na żer dla tych bestii niż doświadczonego wojownika. Wybacz, ale nie będę miał z ciebie żadnego pożytku. Nowe zadanie, orkowe psy. Dobrze. Czyli potrzebujemy nowego poziomu. Jasna sprawa. Tutaj robią panowie most po drugiej stronie. Okej, czyli wychodzi na to, że trafiliśmy do dobrego miejsca. Czy oni się będą fochać, jeżeli ja sobie pozbieram te ryżówki i tak dalej? No, wygląda na to, że nie będą. Tu jest zwykły kopacz, to nawet nie mamy co z nim robić. Wiem, że będą się pluć do kuferków. Więc może ich nie będziemy jednak dotykać. No dobrze. Musimy się wyleczyć na pewno, bo... Brzytwa. Wiecie co, zapiszemy się. Bo gościu się na mnie gapi, jakby chciał mi ukręcić łeb. Mark. Czego tu szukasz? Nie jesteś jednym z moich ludzi. Tylko się tu rozglądam. Zatem trafiłeś nie tam, gdzie trzeba. Wracaj do starego obozu albo do kopalni. Tam przynajmniej będziesz bezpieczny. Dla kopacza samotny spacer po lesie to samobójstwo. Wyrzucasz mnie? Nie. To była tylko rada od serca. Nie obchodzi mnie, kto wchodzi lub wychodzi. O ile nie uprzykrza nam życia. Mhm. Przysyła mnie Maltę. Przysyła mnie Maltę. Mam was wspierać. A czemuż to? Potrzebna mi zgoda od Diego. No dobra. Nareszcie jakieś posiłki. Możesz zaczynać od razu i ściąć te cztery bezlistne drzewa w lesie. Odkąd Ned został pożarty przez wilka, rąbanie drewna idzie nam strasznie topornie. A tym ze starego obozu nigdy dość. Okej, okay, cztery. Gdzie są te drzewa? Tutaj są wilki. Tak, no są. Logiczna sprawa. Smażone mięsko sobie pozbieram, pozwól, bo musimy się wyleczyć i nawet nie ma mowy, żebyśmy zrobili coś bez tego. Serek. Sobie możemy teraz te ziółka uzdrawiać, chociaż one przywracają praktycznie nic, nie? Dobra, mięsem się doleczymy.
Robimy zapis i lecimy, moi drodzy. Dzisiaj, jak widzicie, dosyć żwawo. Mamy piłę, kopacze. Tak, musimy przejść na drugą stronę do strażników. Chyba, że tutaj też będę mogła zagadać. Więc widzę, że mogę deski zabrać. Nie wiem dlaczego. Kopacz. Strażnik, mam się może do was udać. Nie. Tu jest zwykły cień. Kopacz. Gerek tutaj jeszcze jest. Jeśli myślisz, że... Patrzę, potrzebuje pomocy. A cóż to za jeden? To strażnik, który pilnuje niedaleko drogi na orkowe ziemie. Orkowie zaatakowali i zabili wielu strażników. Tylko on jeden przeżył. Orkowie za... Co? Żaden z nas nie będzie bezpieczny, jeśli wtargną do doliny. W drogę! Pięknie, mamy kolejny poziom. Dzięki, stary, że odprawiłeś tych padałachów. Teraz nareszcie odzyskam swoje rzeczy. O czym ty mówisz? O niczym ważnym, ale masz tu mimo wszystko trochę rudy w ramach podziękowania. Ty tylko nie przepij wszystkiego od razu. Okej, dobra, fajnie. W dzisiejszych czasach na nikim nie. Twoja woda? Mogę sobie zabrać? Czy się obrazisz? Hej. Jezu, jak oni się patrzą. Wiecie co, moglibyśmy sobie przepiłować drewno. To nie byłoby głupie. Jak nie mam drewna? Po cholerę ja te deski zebrałam. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Moment, mogę coś z tym robić? Drzewo. Mogę to ściąć? Dobra, nie wiem, spróbujemy. Chociaż to wygląda jakby już było ścięte. Ale tak, na pewno musimy dokończyć rozmowę z Markiem. Bo nie dokończyliśmy rozmowy. No i mamy do ścięcia też te drzewa, tak? Nie wiem, co mi to dało? Nic, bo to już było ścięte drzewo. Kopacz, kopacz. Tutaj jest zwykły cień. Dobra. Tu jest jeszcze woda. Możemy sobie ją zabrać. Dobra. Co tu się dzieje? Dokąd zwiali strażnicy? Orkowie zaatakowali posterunek. Gerrek pobiegł im na pomoc. No, świetnie. Bez strażników jesteśmy zgubieni. Widziałeś, kogo tu jeszcze mam na składzie? Aidan nie zostanie tu na wieki. Snipes tak czy siak pewnie wkrótce się zwinie. A nas, cieni, jest tyle, co kot napłakał. O kopaczach nawet nie będę wspominał. Jeśli znowu pojawi się choćby kilka stworzeń z lasu, wszyscy będziemy gryźć ziemię. Przekażę po prostu orkom, żeby na przyszłość planowali swoje ataki zgodnie z wolą Drwali. Przymknij się już. Okej. Okay. Siekierę oczywiście mamy już. Chyba? Gdzie są? Wszędzie. Dobra, jasne. O. Znajdzie się tu ktoś, kto nie potrzebuje już swojej chaty w obozie? Raczej nie. Jesteśmy tu tylko tymczasowo. Aż skończymy z mostem. Okej, okay, dobra, dobrze wiedzieć. Masz jakieś deski na sprzedaż? Właściwie drewno jest własnością magnatów, ale nikt nie traktuje tego aż tak bardzo poważnie. Mogę ci też sprzedać siekiery, jeśli samemu chcesz spróbować sił. Dobra, nie ma problemu. Pokażę jeszcze ogólnie towary. Ma kilofy, ma dużo ło i kretoszczura. To się może w przyszłości przydać. Są tu wilki? Na tutaj pewno. Są wilki? Więcej niż byśmy chcieli. Neda już pożarły i kto wie, kogo jeszcze sobie upatrzą. Dobra, na razie się nic nie dzieje złego, więc po prostu chodźmy ogarnąć drzewo, moi drodzy. Na drugą stronę na razie nie musimy przechodzić, może później. Moglibyśmy już iść tak naprawdę z Aidanem, ale to byłoby raczej głupie. O, wspięłam się normalnie, fajnie. Mieliśmy patrzeć na bezlistne drzewa, tak? To wygląda jak bezlistne drzewo. No jak za daleko. Dobra, rąbiemy w takim razie i zobaczymy, co dalej. Mamy Jezu, jak ja se plenię. Mamy poziom 5. Mamy 10 punktów nauki. Moglibyśmy sobie dać w siłę na przykład te 10 i to nie byłoby wcale głupie. Ale musimy wrócić wtedy do obozu. Także... no. Dobra, już chyba...
Tak, otrzymałeś drzewo. Drewno, dziękuję. I pojawił się wilk, cholera wie czemu. Proszę mi tylko nie sksuć expa. Okej, nie pogryzł mnie już aż tak bardzo, jak myślałam. W porządku. Piekielnik, dobra. Gdzie jest kolejne takie drzewo? Tutaj w ogóle ominęłam jakieś grzyby. Dobra, możemy się przejść pozbierać. Tutaj nie było raczej zagrożenia w okolicy. Myślę, co z tym zadaniem z orkowymi psami i tak samo z tym Quentinem. No, jesteśmy w stanie to zrobić, ale tam były takie stwory, że ja tego nie widzę, nie? Dobra, gdzie jest kolejne drzewo? Ej, no halo. Ja jestem ślepa, czy o co chodzi? Tu jeszcze coś rośnie, zioło uzdrawiające. Dobra, tutaj było jedno drzewo. Mają być bezlistne drzewa. To po prostu musimy się przejść po lesie. Podejrzewam, że w okolicy tamtych wilków będą. Na pewno. Gdzie jest kolejne takie drzewo? Jestem chyba ślepa, moi drodzy. Okej, widzę jedno faktycznie przy tych wilkach. No, faktycznie wilki kogoś zeżarły. No, ja czuję, że tam jest więcej niż jedno tylko takie drzewo. A ciekawi mnie, czy ten wilk czarny to z całą watachą też będzie uderzał na nas, czy tylko sam? Wygląda na to, że sam. Ała, ale on leje, nie? O kurczę, 150 dla tego wilka. Skóra czarnego wilka. Dobrze, że nie uderzył całą watachą, bo byłoby niedobrze. Dobra, wiecie co? Może najemy się piekielników, chociaż mi to zajmie milion lat. Dobra, niech będzie górski mech. Jakieś jagódki. Chociaż najlepiej jest, no... troszeczkę mięsa jednak się najeść. Z tamtymi wilkami będzie większy kłopot, bo one mnie zagryzą, jeżeli mi nie wejdą kryty po prostu. No, widzę, że tutaj już pożarły. O nie, Gren nie żyje. Nic tu nie ma. I co ja mam teraz zrobić? Czwarty obóz. Wsparcie, orkowe psy, gdzie to jest? Posłaniec magów. No tylko, że Gren umarł. No właśnie. Ale dostaliśmy punkty doświadczenia za to przynajmniej. No niestety wpierdzielił się tam, gdzie nie powinien, nie? Dobra, bo obok tych wilków jest faktycznie drzewo. One się rzucają na mnie, czy co robią? Okej, one tutaj i tak będą mogły raczej wleźć. Wybaczcie za trzaski, ale moje świnki morskie dziwnie trzaskają się po idłem. Jest troszeczkę za duże i się obija o ramki. No dobra, no musimy spróbować, wiecie? Niestety się rzucą wszystkie trzy. Oh my god. Dobra, jeden się nie rzucił. Naprawdę ładnie poszło. Jesteśmy w stanie to przeżyć. Normalnie. Tam widziałam też topielce na dole. Dobra, pięknie. Z jednym wilkiem jesteśmy w stanie sobie poradzić. Tak, żeby HP nie stracić. Dobra, tam mamy to drzewo. Mam nadzieję, że topielce mnie nie zaatakują. Dobra. Mogę zaznaczyć to drzewo? Mogę. Tak się obrócę w stronę tych topielcy. Dobra, nie wygląda na to, żeby chciały mnie zaatakować.
Boli mnie tylko, że to zadanie z tym orkowym zielem niestety nie udało nam się zrobić. Ale no, Gren postanowiło wywalić placka. Okej, kolejny wilk się nam pojawił. Ogólnie podobno z tymi wilkami jest tak, że trzeba je wszystkie pozabijać w momencie, gdy one się pojawiają, gdy faktycznie te drewno ogarniamy. Ała! Cholera. Gryzą. Ja już smażonego mięsa nie mam. No nie, musielibyśmy jeść takie niesmażone. Gorzki chleb. No nie, dobra, zjemy zioło uzdrawiające. Chlebki też, najwyżej będziemy potem, nie wiem, dokupywać to, czy cokolwiek. Musimy mięso usmażyć. Tylko nie widziałam nigdzie raczej patelni. A przynajmniej nie zwróciłam uwagi. Wydaje mi się, że dzisiaj nam całkiem dobrze idzie w odcinku. Dobrze, moi drodzy, musimy poszukać kolejnych drzew. Bez liści. Mamy na razie dwa takie drzewa ścięte. Nie wiem, czy pójście w tę stronę jest dobrym pomysłem. Ale w sumie tam już nie widziałam żadnego takiego drzewa. Dobrze, że już jesteśmy w stanie z wilkami się bić. To już naprawdę ułatwia życie. A to... O, tu też jest bezlistne. Dobrze, i tam chyba jest jeszcze jedno. Dosłownie naprzeciwko, tak jakby. No, zawsze pomoc drwali to jest... Znaczy pomoc dla drwali to jest fajna sprawa, nie? Dobra, zapiszemy się. Mamy kolejne drzewo ścięte. Ale byłoby fajnie, jakby mi wszedł tak kryt, no nie? Dobra. Z wilkami jest trudno, ale nie na tyle, żebym sobie jakoś bardzo z tym rady nie dawała. Przynajmniej sobie, moi drodzy, jak spimy i nie jest tutaj aż tak bardzo niebezpiecznie. No i dobra, zostało nam ostatnie drzewo. Tak naprawdę obeszliśmy takim dużym łukiem ten obóz drwali. Mam nadzieję, że Malte będzie zadowolony z naszej pracy, jak wrócimy. Wtedy będziemy mogli się zająć tym magazynem i tym, żeby go wyrobić. To nie powinno wtedy być z tym żadnego problemu. Nie wiem, czy się gdzieś wilk pojawił? Tak, mamy wilka. Ale byłoby fajnie, jakby mi tak wszedł kryt. O, pięknie, super. Trochę te wilki takie mają jakieś popsute ruchy trochę. O, kurczę. Ale błysło się. Dobra, pozbierajmy te grzyby, mogą się potem jeszcze przydać gdzieś, może do jakiegoś zadania. Dobra, tu wszystko? Wszystko. Okej, możemy iść w takim razie, jeszcze zbierzemy sobie to i możemy oddać zadanie do Marka. Ciekawe, czy będzie miał dla nas coś jeszcze do roboty, czy już nie. Witam, chciałam tylko zioło uzdrawiające. Gdzie jest Mark? Aha. Halo? Ej, gdzie Mark poszedł? A, tam stoi, dobra. Już się bałam, że jakiś skrypt się odpalił, że będę musiała za nim latać i go szukać. Cześć, Mark. Ścięłam drzewa. Ścięłam drzewa. Było słychać. To dobrze, że nowy wreszcie nam pomaga. W końcu tutaj nikt... Hej, co to było? Dobra, wolę się zapisać od razu. No już, schod... A, bo się wilki pojawiły w obozie. O cholera. Haha, mój. No dobrze. Okej, no bo... Dobra, ja już zaczęłam sobie szarżować na te wilki. O Boże, zabiły tego. O kurna, mnie też zagryzł. Jezu, co się stało w ogóle? Kiedy ja się zapisałam? 21.16 chyba. Kurde, ej, zagryzły tego kopacza, nie?
Nie, nie tutaj się zapisałam. Moment. 20:45, 21:12, 16. Jak ja to zrobiłam? 21:17. Wydawało mi się, że się zapisałam, jak już zaatakowały. A, i to prawda, okej. Dobra, idę tamtemu pomogę. O nie, nie chciałam cienia bić. O jasne, no przecież. Jezu, dlaczego ta gra taka jest, no nie? W sensie, pomagacie jakiemuś NPC, uderzycie go przez przypadek, a on nagle w ogóle robi burdę totalną, no nie? Dobra, bo zagryzą go. Dobra. O Boże święty, co się stało? Dobra, zrobimy sobie tutaj zapis, żeby mnie nie zagryzły. Dobra, pięknie. Okej, okay, Snipes nawet przeżył. Większość to ja zgarnęłam. Niestety jeden kopacz jest dead. Ale jest całkiem i tak dobrze. Sporo skór będziemy mogli oddać. Okej, okay, Mark. Gdzie jest Mark? Kurde, ja nie rozumiem tego. W sensie ja go non-stop tylko mijam. Mark. Boziu, możesz przestać pić? Tutaj zawsze są takie ciekawe klimaty? Drażnimy mieszkańców lasu naszymi robotami. To tylko kwestia czasu, aż jakiś cieniostwór tu wpadnie i pożre nas wszystkich. Ale strażników guzik to interesuje. Tak czy inaczej, możesz powiedzieć Malte, że solidnie nas wspomogłeś. Zrobiłeś więcej niż musiałeś. Okej, okay, świetnie. To moi drodzy, pobiegnijmy jeszcze w dzisiejszym odcinku do Malte. Myślę, że najlepiej byłoby pobiec właśnie tędy, więc w sumie... Dobra, nie będę na razie sprintować, posprintujemy sobie dopiero później, tam przy tych jaszczurkach, dobra? Bo to będzie lepiej, zdecydowanie. W sumie moglibyśmy już nawet teraz użyć sprintu, ale jeszcze chwilę poczekam i teraz sobie pobiegniemy. Skoczymy do Malte. I nauczymy się też siły, tak 10 punktów, bo też mamy punkty do wydania. A na razie i tak nie nauczymy się lepszej walki bronią jednoręczną, bo musimy najpierw zostać cieniem. Chociaż w teorii możemy już... Ej, my możemy już zostać cieniem tak naprawdę. Możemy usłyszeć test zaufania. I myślę, że to jeszcze dzisiaj zrobimy, wiecie? Pójdziemy do Malte. I potem ogarniemy sobie test zaufania. Dobra, do Malte. Malte powinien być gdzieś tutaj obok. On zawsze właśnie stoi i bije w swoją chatę. Cześć, Malte. To nie było zbyt mądre. Byłem w obozie drwali. Byłem w obozie drwali. I co, były jakieś problemy? Jedynie z wilkami. To już coś. Żyjesz, więc raczej potrafisz się na coś przydać. Jeśli Diego zapyta mnie o ciebie, opowiem się za tobą. Pięknie. Możesz mnie nauczyć? No, tak. Siła. Dobra, to się nauczymy. Fajnie, że nie ma progów punktowych. Jesteś teraz. Wróć nie. Super, dziękuję. No i jeszcze na sam koniec zagadajmy do Diego o test zaufania. Cześć, Diego. Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma ludźmi. Zły jest z ciebie bardzo zadowolony, zaskarbiłeś sobie jego zaufanie. Scotty opowiadał o tobie w samych superlatywach. Malte uważa cię za prawdziwego twardziela. W oczach rączki jesteś całkiem wprawnym złodziejem. Dexter będzie na ciebie głosował, chociaż wątpię, żeby w ogóle wiedział, kim jesteś, ale nie wnikam. Udało ci się zjednać wystarczająco wiele osób, przejdźmy zatem do twojego testu. W ostatnim czasie sekciarze przekonali na swoją stronę kilku kopaczy, żeby czcili ich dziwnego bożka.
Mnie nie obchodzi, że zmarnują sobie życie, ale magnatom naprawdę się to nie podoba. Wierzymy, że już wkrótce duża grupa kopaczy zechce opuścić obóz. Dowiedz się, czy to prawda. A jeśli tak, dopytaj, kto dokładnie chce się pożegnać z obozem. Wtedy będziesz mógł się zobaczyć z Gomezem. Nie tak dawno temu zgłosił się do mnie nowicjusz imieniem Nyras i mówił coś podobnego. Tym lepiej. W takim razie wiesz już, od kogo zacząć. A co z tą przysługą, którą jestem ci winien? Później do tego wrócimy. Okej, w porządku. Dlaczego Gomez zwyczajnie nie wyrzuci tych sekciarzy z obozu? To nie jest rozwiązanie. Strażnicy świątynni pilnują starej kopalni przed pełzaczami, a bagienne ziele też wszędzie nie rośnie. Jeśli magnaci wypowiedzą otwartą walkę bractwu, obóz straci więcej niż zyska. Mhm. Odkąd znalazłem się w kolonii, nowicjusze reklamują w zewnętrznym pierścieniu bagienne ziele. Jak dotąd nikomu to nie przeszkadzało. Sam do końca tego nie rozumiem, ale w tym obozie lepiej jest nie kwestionować poleceń magnatów. No dobrze. Moi drodzy, dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Słyszymy się w kolejnym, gdzie będziemy się zajmować innymi zadaniami. Na pewno nie będziemy na razie zajmować się testem zaufania z prostej przyczyny. Chodzi przede wszystkim o to, że mamy jeszcze inne zadania. Na przykład może niekoniecznie zadania z bandą Quentina czy z Aidanem na te polowanie na orkowe psy, ale mamy zadanie chociażby ze zmianą władzy. I myślę, że powinniśmy je zrobić już teraz. Więc moi drodzy, na ten moment ja wam dziękuję. Jeżeli film wam się podobał, możecie zostawić po sobie jakąś łapkę, na przykład w górę. No jeżeli wam się podobał, to tylko w górę. Możecie też zasubskrybować kanał, jeżeli chcecie wiedzieć więcej. I jeżeli już zasubskrybujecie, to nie zapomnijcie o dzwoneczku, bo wtedy będziecie otrzymywać wszystkie powiadomienia o nowych materiałach na kanale. No i też ewentualnie możecie napisać jakiś miły komentarz z poradami, albo po prostu napisać, co u was słychać. Ja lecę montować dla was ten odcinek. Do kolejnego. Cześć.